Świat jest pełen proroków, zwłaszcza w gospodarce, którzy wieszczą nowe zasady, nowe reguły, nowe fundamenty, a wszyscy zapominają o tym fundamencie, który jest związany z największymi rozwojami i zwiększeniem poziomu dobrobytu i bogactwa na świecie. Po pierwsze, z prywatną własnością i ochroną tej własności. Tam, gdzie nastąpiło jedno i drugie, mieliśmy największy przyrost bogactwa w dziejach świata. A tam, gdzie własność prywatna nie jest szanowana, nie jest chroniona i obywatele nie mogą korzystać z owoców swojej własności i swoich rąk i umysłów, tam niestety sytuacja gospodarcza jest zauważalnie gorsza, nawet jeżeli te kraje jak Wenezuela mają niebywałe zasoby surowcowe, które teoretycznie powinny uczynić ich najbogatszymi miejscami na świecie. Ale tam, gdzie nawet nie ma surowców, a jest ochrona własności prywatnej, mamy do czynienia z kwitnącymi oazami bogactwa. Stąd te wszystkie nowe pomysły na odrodzenie, jeżeli nie zakładają utrzymania i ochrony własności prywatnej, są skazane na porażkę, bo dzieje naszej cywilizacji właśnie pokazują, że ci, którzy odchodzili od tych fundamentów i próbowali budować inne na zupełnie innych zasadach, prędzej czy później budowali zamki na piasku, które się rozpadały.